Drugi dzień zmagań w hali Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Jazda figurowa na wrotkach to jest jedna z dyscyplin Światowych Igrzysk Sportowych, które rozgrywane są, jak się okazuje, nie tylko we Wrocławiu, ale także i między innymi tutaj na lodowisku w Świdnicy. Drugi dzień zmagań. Dziś czas na program dowolny solistów, solistek, par tanecznych i par sportowych. Widzę w Polsatu Sport, witają Monika Jędrzejewska, Grzegorz Michalewski. Za nami już przejazdy te decydujące panów. Już czas na kolejną rywalizację, trzecią już, jeśli chodzi o konkurencję solistek. Francisca Cabrera z Chile, która po programie krótkim w dniu wczorajszym zajmowała miejsce szóste. Za swój przejazd w programie krótkim otrzymała notę 74 punktów i 700. No i teraz będzie walczyła reprezentantka Chile o wyższą pozycję, a być może nawet o medal World Games we Wrocławiu. A na hali jest już Kolumbijka Natalie Otalora w swoim programie dowolnym. Widzieliśmy piruet waga. Kolumbijka na ostatnich mistrzostwach świata we włoskiej Nowarze uplasowała się na siódmym miejscu przed 4 laty w Cali, bo poprzednie igrzyska sportowe odbywały się właśnie w Kolumbii. Tam zajęła trzecie miejsce. Czy udaje się? Kok niestety upadek. Czy udaje się obronić brązowy medal uzyskany, wywalczony przed 4 laty? Dobrze wykonany piruet. Wika po programie krótkim zajmowała 8 miejsce. Zobaczymy, czy udaje się dzisiaj poprawić pozycję. Potrójny salchow. Potrójnym salchowem. Potrójny flip, przepraszam. Kombinacja dobrze wykonana. Przed nami wejście do piruetu w pozycji wagi. Na początku zawodniczka kręci na dwóch tylnych kółkach. Program przejechany z kilkoma błędami. Zobaczymy, jak sędziowie ocenią. Natalie Otalora, 30 lat, pochodzi z Bogoty w Kolumbii, tak jak już wspominaliśmy przed 4 laty na poprzednich igrzyskach sportów nieolimpijskich w Cali. Zajęła trzecie miejsce tutaj w Świdnicy, a dokładniej Wrocław Świdnica, bo
World Games rozgrywane są zawody, jeśli chodzi o jazdę figurową na wrotkach w Świdnicy, w Hali Mosiru po pierwszym dniu, a więc po programie krótkim, tym przejeździe 2,5-minutowym zajmowała miejsce ósme. Jak dzisiaj, czy poprawi swój występ reprezentantka Kolumbii? A jeśli chodzi o program długi, ten, który dzisiaj wykonują solistki, soliści wykonywali, to jest, no jak sama nazwa wskazuje, program, który trwa ponad 4 minuty. I już pojawiają nam się wyniki sędziów, 40 odjęcia, ocena techniczna na poziomie 7,5, 7,8, ocena artystyczna niższa od oceny technicznej na poziomie 6,8, 7,4. Po programie krótkim Kolumbijka miała wynik 66,287,300. To jest jej wynik. I na chwilę obecną zajmuje drugą pozycję. Przeskoczyła Amerykankę Courtney Donovan. Zajmuje drugie miejsce za reprezentację.